dzień dobry, mam nadzieję, że się wyspaliście, bo już ruszamy z naszym kolejnym rozrusznikiem porannym. Startujemy w głębokim przysiadzie, dłonie kładziemy na podłoże, biodra idą w górę, wykonujemy ruch ugięcia i wyprostu w kolanie, czyli takie pięta palce równocześnie i znowu biodra do dołu. Ćwiczenie było, to jest kolejna jakby z progresji, kolejny dodatek do ćwiczenia, które już nieraz występowało, więc pewnie idzie Wam już coraz lepiej. Przypomnę tylko, jakby ewentualnie ktoś dzisiaj był pierwszy raz, że dłonie można dać oczywiście nieco bardziej do przodu, wtedy będzie łatwiej, a im chcemy, żeby było nam trudniej, to tym dłonie idą bliżej dłoni lub nawet między nogami. No właśnie. To tyle, 20 sekund do końca, pracujemy sobie cały czas. Fajnie, że się widzimy, kurczę, naprawdę cieszę się z tej serii. Nie wiem, co z nią będzie dalej, zastanawiam się jeszcze. Pogadamy o tym na końcu tygodnia, ale chyba przyjęło się fajnie, nie? 5 sekund do końca i zaraz zmieniamy ćwiczenie. Cały czas głęboki przysiad i do składu. Super, 10 sekund przerwy. Tym razem zaczynamy z siadu. Będziemy wykonywać wypchnięcie bioder do góry, tam będzie pauza i później powrót. Czyli biodra idą do góry, robimy stół z jogi, odpychamy się dłońmi jak najmocniej od ziemi, klatka piersiowa w górę, biodra w górę, brzuch napięty, leciuteńko zasany, poślad napięty najmocniej jak się da i trzymamy nawet 10 sekund i do dołu. I znowu góra i trzymamy głowa lekko do tyłu, napinamy brzuch, trzymamy napięte poślady najwyżej jak się da, jeszcze chwilę, bardzo dobrze, biodra dół. Wdech, wydech i znowu biodra góra i trzymamy 10 sekund. Tak, skupcie się na tym, żeby to było jak najwyżej, jak najmocniej, z każdym powtórzeniem. Ok, i znowu biodra do dołu, wdech, wydech i góra. I trzymamy mocno, wszystko ponapinane jak trzeba. Głowa na przedłużeniu kręgosłupa. Ostatnie sekundy, bardzo, bardzo dobrze. Zrobione, 10 sekund przerwy, szybki łyk wody, zaczynamy sobie z siadu, tym razem nogi będą szły do pozycji 90-90, znamy, lubimy, szanujemy, co nie? Czyli pozycja 90-90, wychodzimy biodrami do góry, napinamy poślad, przekładamy nogi, ale w powietrzu, zwykle to było tak, że sobie je przekładaliśmy trzymając stopy na ziemi, a tym razem przekładamy je w powietrzu, używając siły mięśni około stawu biodrowego. No tutaj sporo mięśni działa, nie będziemy ich wszystkich wymieniać, bo czasu by nam brakło, no ale myślę, że poczujecie tutaj w obrębie biodra, w obrębie uda, pewnie troszeczkę w obrębie brzucha. Jeśli oczywiście ktoś nie da rady, no to zostawia sobie stopy na ziemi i przekłada kolana jakby tak półbiernie, nie zupełnie siłą. Można też ewentualnie się podeprzeć z tyłu, jeśli byłoby bardzo ciężko. 20 sekund do końca. Cały czas sobie pracujemy dokładnie. Oczywiście pamiętajcie o uśmiechu, bo patrzę sobie tak teraz na was i tak kurczę, nie wszyscy się tutaj uśmiechają. Pouśmiechajcie się trochę, przecież to ma być fajny dzień. Więc no właśnie, uśmiech na twarz. Ostatnie 3 sekundy tego ćwiczenia, więc zaraz łyk wody i lecimy dalej z kolejnym ćwiczeniem. Dobra, i tym razem to będzie to będzie niezłe ćwiczenie, taki niby pies, niby ukłon japoński, będzie się działo. Zaczynamy z ukłonu japońskiego i inicjujemy ruch poprzez wyprost w kolanach, czyli jesteśmy tyłek przy ziemi, dłonie na ziemi, wyprost w kolanach, tyłek idzie pierwszy do góry, wykonujemy taką troszeczkę falę kręgosłupem. Kurka wodna, nie potrafię tego opisać, popatrzcie i róbcie, a ja tylko będę zwracał uwagę na szczegóły. Szczegółów jest naprawdę masa, więc no No przede wszystkim zaczynamy od nóg i później staramy się kręg po kręgu przejść do podporu i później wrócić do pozycji. No nie, no moi drodzy, nie da się tego dobrze opisać tak w 5 sekund. Myślę, że te osoby, które wykonują te ćwiczenia regularnie, no to tutaj czują, że mają kontrolę nad swoim ciałem i wiedzą, co jest grane i potrafią odwzorować to, co widzą. A jeśli ktoś nie ma kontroli nad swoim ciałem, to od nowa leci rozruszniki i przerabia, a jeśli to nie wystarczy, a może nie wystarczyć, to no do programu treningowego zapraszam, najlepiej do Wszechstronne Ciało, żeby troszeczkę ogarnąć się i złapać tą pewną kontrolę. Dobrze, moi drodzy, minęła minuta. Odpoczywamy i zaraz jedziemy sobie dalej, ale już będzie w sumie prosto, bo zostało nam tylko ćwiczenie oddechowe, więc siadamy sobie w siadzie klęcznym, oddychamy przez nos, kierujemy powietrze do dolnej części jamy brzusznej, tak żeby żebra pracowały nam do boku, następnie robimy wydech,
Barki w czasie wdechu nie mogą się unosić, mamy długą szyję, nie podnosimy ramion, tylko mocno oddech do dołu, żebra się rozpychają do boku, później w czasie wydechu żebra idą lekko do środka, lekko napinamy brzuch i tak sobie pracujemy 30 sekund jeszcze. Sekund do końca. Cały czas oddech przez nos. Oczy mogą być zamknięte. Jeszcze troszeczkę. I zaraz będziemy kończyć. Mam nadzieję, że będziecie mieli dzisiaj świetny dzień. Między innymi dzięki temu rozrusznikowi. A widzimy się już jutro. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Moi drodzy, mam nadzieję, że dobrze bawiliście się na dzisiejszym zestawie treningowym. Ja oczywiście jak zawsze bawiłem się świetnie i przypominam, żeby kliknąć przycisk subskrybuj i dzwoneczek, bo dzięki temu kolejne materiały Was nie ominą i YouTube Wam o nich przypomni. A jeśli chcecie zyskać trochę wiedzy o tym, jak dbać o swoje ciało, jak być sprawnym, zwinnym, zdrowym, to koniecznie wejdźcie na stronę człowiekurusz.pl, tam jest możliwość zapisu na newsletter. Jeśli zostawicie mi swój adres mailowy, to pewne wartościowe materiały trafią prosto na Waszą skrzynkę mailową. Obiecuję, że nie będzie tam żadnego spamu, tylko same konkrety, które nie pokazują się w żadnym innym miejscu, tylko tam, więc zapraszam. A my widzimy się już jutro w kolejnym materiale i w kolejnej porannej gimnastyce. Do zobaczenia, cześć!